Nazywam się Józef Dziasek, prowadzę gospodarstwo rolne z żoną i synem w miejscowości Golina. Nasze gospodarstwo liczy około 50 hektarów. Prowadzimy produkcję trzody chlewnej i pod tą produkcję uprawiamy jęczmień hybrydowy. Tak jak mówiłem, jęczmień ten jest skarmiany typowo u nas trzodą chlewną, które bardzo dobrze się komponuje. Białko w tym jęczmieniu badane było laboratoryjnie, wykazało prawie że 13%, także bardzo ładnie składa się w dawce pokarmowej. Teraz jesteśmy właśnie przy tym zbożu hybrydowym, tak jak mówiłem. Był siany na 6 klasie ziemi, no to w tym roku planował 7 ton. No na pewno gdyby była lepsza ziemia, to by był plon wyższy, nie? Także jestem z tego bardzo zadowolony, no i myślę, że w przyszłości będziemy powiększać areał. Zabezpieczany przeciwdrzewowy był Bontimą i Tiltem. Zdał bardzo dobrze egzamin i myślę, że tutaj nic mi nie pozostaje, jak tylko poleci z jak najlepszej strony. Ja też miałem na początku obawy, co z tego wyjdzie. Myślę, że nie musicie się obawiać. Przedstawiłem się na początku, jak się nazywam, gdzie mieszkam. W każdej chwili ze mną można porozmawiać i myślę, że to nie jest żadne tam ściemnianie czy coś, że na wyrost, że mi ktoś coś tam obiecał i ja tak ładnie na ten temat mówię. Myślę, że wszystko, co prawdziwe powiedziałem i jestem pewny, że kto będzie dobrze stosował tę całą agrotechnikę i uprawę, to na pewno zbierze dobry plon.